Witam serdecznie, drogie lwy, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień, co dla naszych lwów. Dwojakie te energie. Kurde, u wszystkich miecze. Ja pierdzielę. Zakończenie, czyli coś pozytywnego. Strata. O masz. O, cóż ty, o co chodzi w tej stracie dla lwów w tym tygodniu? Pieniążka. Strata pieniążka. No, drogie lwy, moje kochane, uważamy w tym tygodniu. Będziecie troszkę samotne w tym, w energii tygodnia, ale powiem tak, uważamy, słuchajcie, tak, na kredyty, na finanse, na tworzenie, kupno, sprzedaż. Tutaj uważamy, bo tutaj jest pożegnanie się z czymś, ale jednocześnie coś niesprawiedliwego. Od tego trzeba się odwołać, bo macie asa mieczy, czyli się od czegoś odwołujecie, tak? Ale uważajcie, bo jesteście niesprawiedliwe, jesteście źle potraktowane i tutaj trzeba będzie się z tym zmierzyć. Natomiast myślę, że na koniec tego, na przyszły tydzień albo się odwleka, coś o tak bym powiedziała, odwleka się jeszcze na ten tydzień, ale wy się boicie, że jeżeli w tym tygodniu nie zostanie to załatwione, no to będzie problem. Poczekajcie spokojnie, coś podpisujecie za tydzień, o tak bym powiedziała, przychodzą pieniążki, czyli finalizacja powinna być w przyszłym tygodniu. Ten tydzień sobie odpuśćcie na spokojnie, na swoje wybory, bo widzę, że tutaj was ściska, wy się boicie, przyciągacie do siebie niepotrzebną energię, o tak bym powiedziała, drogie lwy, z tego względu, że jakiś mężczyzna tu pomaga, to jakaś kobieta pomaga, to jest zakończenie czegoś i pozytyw jest dla małżeństwa i dla was i dla małżeństwa, o tak bym powiedziała, znaczy dla was jako małżeństwa i dla was jako osób samotnych, bo tutaj jest nowa energia, no to powiem szczerze, że jest bardzo pozytywnie załatwiony, ale w przyszłym tygodniu, bo kolejne karty z przełożenia pokazują mi, że to, o co walczycie, a są to sprawy typowo zawodowo-bytowe, jakieś spadkowe, musicie zaczekać do przyszłego tygodnia i coś się pozytywnie, słuchajcie, zakończy. Natomiast boicie się strasznie w tym tygodniu straty, której nie ma, bo tu nie ma płaczu, tu nie ma żalu, tu nie ma jakiegoś zaciśnięcia, natomiast jest dużo wiadomości takich dezinformujących was, bo jest ta dziewiątka buławczy, tak, wola Boga, i co to będzie, nic nie będzie, poczekajcie cierpliwie, po prostu kolejny tydzień przeczekajcie. Powiem tak, coś się dzieje tutaj u waszych dzieci, z waszymi dziećmi, bo tutaj są bóle, ale to są jakieś, nie wiem, czy są to grypki żołądkowe, czy jakieś takie sytuacje stresowe, jesteście bardzo przejęte swoimi dziećmi, sytuacjami z dziećmi, no coś tam się zadziewa, ale nie są to złe rzeczy jakieś, które by tam prowadziły do zejść, natomiast są to rzeczy, które mówią o tym, że jakieś tam grypsko po prostu gdzieś tam coś zaatakuje. Myślę, że jakaś grypa żołądkowa, bo tutaj coś się zadziewa, jeżeli chodzi w szczególności o dzieciaki, ale słuchajcie, drogie lewki, w tym tygodniu, jeżeli możecie, to po prostu ja wiem, że tutaj byście chciały, bo tuż tej dziewiątki, wy potrzebujecie tej dziewiątki denarów strasznie mocno i szukacie tutaj wyboru. Nic na siłę, słuchajcie, bo jak będziecie się szarpały, to nic wam nie da, bo tylko będziecie, to będą pyrusowe zwycięstwa, które i tak do niczego nie doprowadzają, a wręcz bym powiedziała, że doprowadzą właśnie do tej trójki mieczy, więc nie, poczekajcie cierpliwie, bo przyszły tydzień przynosi naprawdę dobre rozwiązania w sprawach finansowych dla was, także spokojnie, jeżeli o to chodzi. Moi drodzy, jeżeli chodzi o romanse, jeżeli chodzi o nowe miłości, no to jesteście, myślę, że tutaj są jakieś utarczki, tutaj są jakieś, ogólnie macie tutaj jakieś utarczki, jakieś wojny prowadzicie podjazdowe, to takie trochę takie dziecinne, bo i tak jakby zostaniecie ze sobą, i tak ze sobą zostaniecie, tu jesteście sobie tak jakby jesteście sobie przypisani, moi drodzy, i macie tu każdy trygon koło siebie, więc to nie mogę powiedzieć, bo może być i trygon powietrza, i trygon ziemski, i trygon wodny, i jest też trygon, słuchajcie, ognia, więc tak naprawdę wszystkie trygony wokół was występują, ale to jest tak, jakbyście były takie kutliwe w tym tygodniu, troszkę kutliwi, troszkę tacy niesmaczni. Poczekajcie, moi drodzy, bo rozwiązania, które będą przychodziły rozwiązania do was tak naprawdę, czy decyzje, które przyjdzie wam w tym tygodniu podjąć, będą bardzo, bardzo ciężkie, bardzo, bardzo mocne, bardzo wymagające skupienia od was, a możecie w takich energiach, w jakich jesteście, w tej dziewiątce buław na przykład, czy w tym, nawet w tej piątce mieczy, czy,
czy w kochankach mogą nie być podjęte, słuchajcie, to są takie impulsywne, bo tutaj mamy tego gierka, tutaj mamy właśnie tą piątkę mieczy, one są takie, myślę, że nie będą wskazane na ten tydzień, troszeczkę spokoju, a już na koniec tygodnia wchodzicie w dobrą energię. Fakt, jesteście w tym tygodniu, jesteście i będziecie wchodziły w takim troszeczkę smutno, czy w takim samotnym, w takiej, ale to jest ta mądrość życiowa. To, że jesteście samotne, że musiałyście powalczyć samotnie sobie przez ten tydzień, to nie znaczy, że jesteście w życiu samotni, tak, ale poczujecie się samotni w tym tygodniu troszeczkę, natomiast wasza mądrość życiowa być może, tak stawiam na to, bo tak widzę po kartach, po tej kutliwości osiądziecie, troszeczkę złapiecie się, jak to się mówi, za głowę, zastanowicie się, bo jesteście bardzo inteligentnymi, jesteście bardzo inteligentnym znakiem, więc tak naprawdę nie doprowadzicie do tego, żeby coś uległo stracie, tak, jeżeli chodzi o straty, ale myślę, że jeżeli pracujecie u kogoś, kto jest w trygonie, kto jest z trygonu, słuchajcie, ziemskiego, no to uważajcie na jakąś stratę, uważajcie, bo to jest przemówienia, to są kłótnie, to są awantury, to jest takie gadanie, takie pokazywanie swojej racji. Nic wam się nie uda z tego ugrać w tym tygodniu, możecie mieć naprawdę nielichy problem. Jeżeli chodzi o zdrówko, widzę rękę, widzę, słuchajcie, choroby kobiece, widzę serducho tutaj, czy widzę płuca, czyli jakieś przeziębienie, coś tutaj się do naszych lwów może dostać, moi drodzy, ale widzę też takie lekkie spięcie. Za to widzę też wiadomości mówiące o tym, że coś jest w porządku, to czego się bałyście, czyli choroba, której się, czyli być może diagnozy lub coś, co podejrzewałyście, jesteście u lekarza i okazuje się, że spokojnie będziecie żyć, nie ma jakiejś tam straty. Czyli tutaj w tym wypadku bym powiedziała, że lekarz, osoba kompetentna z odstawiania diagnoz, tak mówi o tym, że nie ma żadnej straty, nie bój się kobieto, nie bój się mężczyzno, prostata działa, żołądek działa, wszystko działa, tylko po prostu to było takie subiektywne, ale dobrze, bo tutaj jest dużo, dużo lwów w tym tygodniu, jest u lekarza, więc i tu są dobre diagnozy, czyli zakończenie błędnego myślenia, też wyjście z takiego błędnego myślenia, moi drodzy. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Do kolejnego czytania. Buziaczki, hej, pa.